Dzień dobry, witam Państwa. Moim i Państwa dzisiejszym gościem jest pan Łukasz Sławiński, który kandyduje na fotel burmistrza w Kamiennej Górze. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Dyrektor. Jakiego ramienia? Kandyduję z Komitetu Wyborczego Wyborców Łukasza Sławińskiego, czyli z Komitetu Bezpartyjnego, ponad podziałami. Łączymy doświadczenie i młodość, bowiem z naszego komitetu startują i ludzie młodzi, i oczywiście też osoby po 30, po 40 roku życia. Więc łączymy wspólną inicjatywę ponad podziałami i przynależnością partyjną. A co to jest za siła, która młodego człowieka pcha do tego, żeby został burmistrzem Kamiennej Góry? Nowe spojrzenie, wniesienie nowego, nowe pomysły i siła, żeby realizować interes i dobro nie tylko miasta, ale również jego mieszkańców. Czyli jednym słowem, do tej pory nie były one realizowane, te interesy? W mojej ocenie nie. Ale przecież radnym przez ostatnie lata. Jest pan jeszcze. Tak, jak najbardziej. Jestem radnym Rady Miasta Kamienna Góra w bieżącej kadencji, kończącej się już. Uważam, że biorąc pod uwagę obecną politykę urzędującego jeszcze burmistrza Janusza Hodasewicza, jednak interes dobro mieszkańców było na drugim miejscu. Przede wszystkim burmistrz stawiał na budowę swojego kapitału politycznego. Wizerunku? Wizerunku, tak. Mhm. Bez względu na to, czego oczekują mieszkańcy. No tak, trudno się dziwić, skoro przez wiele, wiele lat był dziennikarzem. Myślę, że przez wiele lat rzeczywiście skorzystał też z tego doświadczenia. Doskonale wie, jak określać terminologię, jak obrócić może porażkę w sukces, tak? Bazuje właśnie na tym doświadczeniu wieloletniego redaktora naczelnego przed pełnieniem funkcją burmistrza. W zeszłej kadencji pamiętam, że stracił mandat właśnie za taką współpracę. Zgadzam się z tym, ponieważ przede wszystkim tutaj górę wzięła chęć zarobku. No właśnie na mieniu miasta Kamiennej Góry, więc to było pokłosie utraty mandatu. Czy przypomnijmy telewidzom, bo pewnie nie wszyscy tę sytuację pamiętają, pan Hodasewicz, który prowadził nie w ostatniej kadencji, tylko przedostatniej kadencji gazetę. Ta gazeta pracowała dla ratusza. Pan Hodasewicz wystawiał ratuszowi faktury za współpracę, ale jednocześnie był radnym, tego prawo zakazuje. Zgadza się. Pełniąc funkcję radnego Rady Miasta, nie można zarabiać na mieniu miasta, mieniu gminy, więc to był bezpośredni skutek utraty mandatu przez obecnego burmistrza i byłego radnego Rady Miasta. Buduje przez ostatnie 5 lat pan Hodasewicz swój wizerunek. Czy oprócz wizerunku buduje coś jeszcze? W mojej ocenie nie. Nie dba o interes i dobro miasta i jego mieszkańców. Przede wszystkim jest skoncentrowany na budowie swojego kapitału politycznego i budowie ojca, dobrego gospodarza miasta. Nie ma to nic wspólnego z tym, czego Ale jakiś front inwestycyjny został otwarty w Kamiennej Górze. Tak, wiele frontów. Tutaj burmistrz przede wszystkim sobie przepisuje zasługi, przy czym trzeba tutaj podkreślić, drodzy Państwo, że nic, co się obecnie odbywa w mieście Kamienna Góra, nie odbywa się bez zgody Rady Miasta. Wszystkie projekty inwestycyjne, które są obecnie w toku, między innymi te inwestycje drogowe, są realizowane za zgodą Rady Miasta, więc to nie są projekty, które są realizowane tylko przez burmistrza, a w tym momencie taki jest wydźwięk, taka jest retoryka obecnie urzędującego burmistrza. A pieniądze skąd w Kamiennej Górze? Są to przede wszystkim środki rządowe, przede wszystkim z Polskiego Ładu. Są to ogromne środki, ponieważ na jeden z projektów, między innymi drogowy, z Polskiego Ładu przewidziano na ten cel dla miasta Kamiennej Góry prawie 13 milionów złotych. Oczywiście był w tym, jednocześnie jest w tym udział środków własnych z budżetu miasta. Obecnie jest realizowany projekt poprawy dostępności komunikacyjnej z udziałem 10 milionów
milionów złotych, które notabene wcześniej były przewidziane na modernizację zalewu, niezrealizowaną obecnie przez burmistrza. Dostępność komunikacyjna polega na bezpłatnych przejazdach dla mieszkańców miasta. Nie tylko, bo to jest również przede wszystkim realizacja projektów drogowych, w tym remonty mostów. Jednego w ciągu ulicy Lompy, drugi most na przejściu pomiędzy ulicą Broniewskiego a obecnym parkiem handlowym jednej z sieci handlowych. Poza tym jeszcze też jest to projekt związany z budową drogi dojazdowej, która skomunikuje park przemysłowy planowany przy węźle południowym drogi ekspresowej S3. Panie Łukaszu, wspomniał Pan przed chwilą o zalewie i muszę Panu powiedzieć, że jest to leitmotiv każdej, dosłownie każdej kampanii wyborczej, w jakiej miałam okazję uczestniczyć czy ją obserwować. Zalew. Udało się ten zalew w końcu zrobić czy nie? Oczywiście, że nie, pani redaktor. Uważam, że to jest jednak wstyd dla obecnie urzędującego gospodarza, pana Janusza Hodasewicza. Ale obiecywał przecież, bo sama słyszałam na konferencjach prasowych, że już naprawdę będzie. Oczywiście, to był jeden z punktów programu wyborczego obecnego burmistrza. Przy czym nie chciał tego zrealizować. Jak to nie chciał? Ponieważ w ubiegłym roku Rada Miasta podjęła właściwą uchwałę, przeznaczając ponad 11 milionów złotych na ten cel i burmistrz nie wykonał tej uchwały, łamiąc tym samym prawo Rzeczypospolitej Polski. Dlaczego? Ponieważ nie otrzymał takiej wysokości środków, jaką oczekiwał. Tak to uzasadniał w rozmowach z radnymi. Natomiast w rozmowach z mieszkańcami mówi o tym, że Rada Miasta była przeciwko realizacji modernizacji zalewu, co jest kompletnym kłamstwem i bzdurą. Mało tego, może dodam jeszcze taki niuans jeszcze informacyjny. Burmistrz swoją decyzją zmienił również przeznaczenie tych środków z modernizacji zalewu, nie dysponując właściwą zgodą Rady Miasta. Więc po raz kolejny również złamał obowiązujące prawo w naszym kraju. Coś zrobiliście z tym jako radni? Niestety nie. Uważam też osobiście, że powinna wpłynąć skarga do wojewody. To dlaczego pan nie napisał tej skargi? Nie wykluczam tego. Jeszcze mamy przecież ponad miesiąc czasu obecnie obowiązującej kadencji. No to ja pana mam mobilizować do tego, żeby pan napisał? Nie, oczywiście, że nie. Myślę, że zrobię to. Jest to słuszny kierunek. Uważam, że biorąc pod uwagę takie decyzje, no jednak też pełniąc funkcję publiczną, niestety też trzeba ponosić konsekwencje złych decyzji i złych wyborów. No absolutnie, pełna zgoda. A pan, gdyby się udało panu wygrać te wybory, czy pan dokończy zalew? Jak najbardziej, pani redaktor. Uważam, że zrobię to, zrealizuję to dla miasta i dla przede wszystkim naszych mieszkańców. Jest to taki obiekt, który jedyny w swoim rodzaju, uważam, w Kamiennej Górze jest położony niemal w centrum miasta. No, ze świecą trzeba było szukać chyba innej miejscowości w Polsce w ogóle, żeby znaleźć taki obiekt rekreacyjno-wodny w tak bliskim położeniu centrum. Mieszkańcy Kamiennej Góry byli bardzo zdyscyplinowani, jeżeli chodzi o szczepienia. Nawet otrzymaliście nagrodę jako miasto milion złotych. Zgadza się. Była to dotacja za wysoki poziom wyszczepień. Tak. Tutaj należą się przede wszystkim podziękowania mieszkańcom naszej Kamiennej Góry za troskę o swoje zdrowie i życie. Drodzy Państwo, od początku Rada Miasta mówiła o tym, że ten milion złotych powinien być przewidziany dla Powiatowego Centrum Zdrowia, czyli dla naszego szpitala powiatowego. Niestety burmistrz miał inny koncept, inne zdanie. Te pieniądze nie trafiły do waszego szpitala. Trafiły jak najbardziej, ale tylko i wyłącznie dzięki właściwej decyzji podjętej uchwale przez Radę Miasta kwota 950 tysięcy złotych trafiła do Powiatowego Centrum Zdrowia tylko i wyłącznie dzięki decyzji Rady. Natomiast burmistrz do samego końca, nawet w momencie podejmowania takiej uchwały, próbował storpedować, deprecjonować taką decyzję radnych wbrew oczywiście też oczekiwaniom i woli mieszkańców. Panie Łukaszu, a co pan chce zrobić dla Kamiennej Góry w pierwszej kolejności? Wygrywa pan wybory i za co się pan zabiera? Myślę, że jedną z moich pierwszych decyzji będzie podjęcie decyzji o odblokowaniu sprzedaży mieszkań komunalnych. Zablokowana sprzedaż została przez obecnego burmistrza Janusza Hodasewicza. Ale czym kierował się burmistrz, podejmując taką decyzję?
Uważam, że to zastosowany pewien fortel obecnego burmistrza Janusza Hodosewicza, bowiem Rada Miasta nie chciała się zgodzić, nie zgadzała się z propozycją burmistrza obniżenia bonifikaty dla mieszkańców na ten cel w wysokości, obecnie obowiązuje 95% bonifikata, co oznacza, że każdy mieszkaniec wykupując takie mieszkanie komunalne wnosi tylko i wyłącznie 5% wartości rynkowej takiego mieszkania. Burmistrz proponował obniżenie tej bonifikaty z 95% do 75%, co skutkowałoby koniecznością wniesienia przeszkadzającego z mieszkańca dokładnie kwoty 25% wartości rynkowej. Ta decyzja skutkuje również jeszcze kolejnymi konsekwencjami, mianowicie burmistrz również chwali się programem Ciepłe Mieszkanie, na które pozyskano 13 milionów złotych na ten cel. Przy czym jest pewien niuans w tym zakresie, bowiem ta kwota skonsumowanie tej kwoty jest uzależnione od zainteresowania mieszkańców. Obecnie z tego programu mogą skorzystać tylko i wyłącznie właściciele lokali mieszkalnych. A to oznacza, że gremium mieszkańców, jest to bardzo duża grupa, która chciałaby wykupić mieszkanie komunalne, nie może skorzystać jako beneficjent z tego programu. Więc decyzją burmistrza, niestety duża część mieszkańców jest wykluczona z realizacji tego programu. Docelowo oczywiście założeniem jest też to, że z tego programu będą mogli korzystać najemcy lokali mieszkalnych, przy czym obecnie jest taka ta sytuacja, że najemca lokalu składając wniosek w ramach tego programu nie może niestety z niego skorzystać. Jest to ograniczone tylko i wyłącznie do właścicieli mieszkań komunalnych. Ale czy jest coś, za co pan by chciał burmistrza pochwalić? Szczerze mówiąc, trudno byłoby znaleźć jakikolwiek... ale może za działalność na przykład charytatywną. Złote serduszka rozdaje. No, niestety to jest kolejny też przykład, jaką osobą jest urzędujący burmistrz, bowiem, drodzy Państwo, okazało się, że od ponad 4 lat burmistrz rokrocznie chwali się, że ofiarował ufundową złote serduszko przewidziane na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Okazało się, że każde z tych złotych serduszek zostało zakupione z kasy publicznej. Tak, doszło do sytuacji, w której burmistrz, zarabiając ponad 12 tysięcy złotych miesięcznie, nie jest w stanie sfinansować złotego serduszka kosztującego kilkaset złotych na tak szczytną inicjatywę, jaką jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Czyli, panie Łukaszu, to mieszkańcy Kamiennej Góry sami sobie kupili te serduszka. Dobrze rozumiem? Oczywiście, zgadza się. Złote serduszko nie powinno być złotym serduszkiem burmistrza miasta Kamienna Góra, ale złotym serduszkiem mieszkańców Kamiennej Góry. Dla mieszkańców. I oczywiście, i dla mieszkańców Kamiennej Góry. Tutaj należałoby się też przeprosiny też dla osób, które wylicytowały te złote serduszka, począwszy od roku 2021, które też wylicytowały te serduszka z tą myślą, że jest to złote serduszka burmistrza miasta, a nie mieszkańców Kamiennej Góry. Nie wierzę. Panie Łukaszu, a jak się panu mieszka w Kamiennej Górze? To jest fajne miasto do życia? Jak najbardziej, oczywiście. Niejednokrotnie znajomi przyjeżdżając do mnie podziwiają nasze miasto i jego urokliwe położenie w kotlinie kamiennogórskiej, więc uważam, że jest to znakomite miejsce, nie tylko do życia prywatnego. Ale młodzi wyjeżdżają na pewno z Kamiennej Góry. No właśnie, to zawsze wielu moich kontrkandydatów mówi o tym, że ma pomysł na zatrzymanie młodych. Moim jednym z głównych punktów programu wyborczego jest zatrzymanie młodych, choćby w postaci zmiany zasad przyznawania mieszkań komunalnych. Mam tu na myśli przyznanie kryterium pierwszeństwa dla osób do 30 roku życia, które posiadają wykształcenie w zakresie odpowiedniej specjalizacji kluczowe dla lokalnego rynku pracy. Informacje, co jest kluczowe dla lokalnego rynku pracy, przedstawi nam Rada Przedsiębiorców, którą też powołam, która będzie miała charakter konsultacyjno-doradczy, która to przekaże mi informacje, jakie są zawody najbardziej oczekiwane przez lokalny rynek pracy i w ten oto sposób myślę, że też będzie to kolejna kwestia, która pomoże młodym zamieszkać w naszym mieście i z nim wiązać swoją przyszłość. Czyli pan zostaje? Jak najbardziej. Z rodziną? Z rodziną, z partnerką Dorotą, którą bardzo pozdrawiam, i moją córkę Laurkę, która ukończyła 10 lat. Dziękuję bardzo panu za przybycie do studia, za dzisiejszą rozmowę, może nawet nie ostatnią. Dziękuję wszystkim państwu za uwagę. Rozmawiałam z panem Łukaszem Sławińskim, który startuje na fotel burmistrza w Kamiennej Górze. Dziękuję również państwu, dziękuję pani redaktor. Pozdrawiam wszystkich, życzę wszystkiego dobrego i proszę państwa o wasz głos.